Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak w każdą niedzielę zapraszam na kolejne wydanie Board News. A czy wy wiecie, że dzisiaj jest dzień Caps Locka? A więc w imię tego święta myślę, że dzisiaj będzie naprawdę sporo newsów przez duże N. Najpierw jednak poproszę o sporo głosów, bowiem jeszcze możecie wybierać i głosować w ramach gry miesiąca. Wybieracie oczywiście waszą ulubioną planszówkę października. Przypomnę wam aktualne nagrody. Otóż do zdobycia zwierzęta z Baker Street, których nie musicie śledzić i tropić, bowiem Lucrum Games taką nagrodę ufundowało. Zdobyć możecie również planszówkę od sklepu Księgralnia, a jest nią Stronghold Undead, a także tradycyjnie kupon na 200 zł, który zwycięzca zrealizuje w sklepie Warbox, a w minionym tygodniu, poza nieplanowaną wizytą w szpitalu, zawitałam również na kanale i opowiedziałam wam o nowym Wiedźminie. Jeśli więc interesuje was, co sądzę o tej planszówce, to serdecznie odsyłam was do recenzji gry Wiedźmin Ścieżka Przeznaczenia, a teraz zachęcam, abyście zrobili tutaj trochę szumu, zamieszania, abyście byli aktywni, zostawiając kciuki w górę, dołączając do grona subskrybentów. Za tę waszą aktywność zawsze bardzo serdecznie wam dziękuję, a więc również i w tym odcinku Board News dziękuję i na najnowszy, który właśnie się rozpoczyna, serdecznie zapraszam. Skoro dzisiaj same newsy przez duże N, to zacznijmy z tak zwanej grubej rury. Moi drodzy, od minionego tygodnia dostępna jest już w sklepach wersja Big Box gry Kronika od wydawnictwa Rebel, w której to wcielicie się w przywódców rodów rywalizujących o rozgłos oraz pozycję. Członkowie waszego rodu czekają, aż wybierzecie dla nich profesje, które zapewnią im sławę oraz prestiż. Jedni zdobędą wysokie stanowiska w ratuszu, inni wyruszą w daleką podróż, a pozostali zajmą się rolnictwem. Kolejne pokolenia będą przychodzić i odchodzić, a najbardziej zasłużeni zapiszą się na kartach miejskiej kroniki. Kolejna gra, której możecie szukać już na sklepowych półkach od wydawnictwa Rebel, to logiczna gra, która osadzona jest w świecie wielokrotnie nagradzanego survival horroru autorstwa Adama Kwapińskiego. I myślę tutaj o grze SideQuest Nemesis. Dodam tylko, że w sklepach również od Rebela czeka zestaw kostek narracyjnych do Genesis gry RPG. Wracając do SideQuest Nemesis, jak zapewnia wydawca, specjalnie przygotowana talia fabularna w tej grze przeprowadzi graczy przez angażującą historię, a trójwymiarowa scenografia ma dodać całej zabawie klimatu. Natomiast kolejne zadania mają sprawdzić waszą kreatywność, spostrzegawczość i umiejętność nieszablonowego myślenia w obliczu zagrożenia, które czai się w mroku statku kosmicznego Nemesis. Kolejny news od wydawnictwa Rebel będzie tak naprawdę podwójną informacją, a więc uwaga, rozpoczęła się przedsprzedaż zestawu kart do gry Terraformacja Marsa i w ramach przedsprzedaży możecie również zamawiać dodatek do gry Star Wars Shatterpoint – Pojedynek Sabotażystów. Rozszerzenie to zawiera nowe misje zmieniające układy celów, stanowiące taktyczne wyzwanie dla waszych grup uderzeniowych. Sercem gry Star Wars Shatterpoint jest bowiem walka, ale zwycięstwo wymaga realizowania celów, które są stawiane przed graczami na przestrzeni całej rozgrywki. Jak informuje wydawca, Pojedynek Sabotażystów to pierwsze rozszerzenie zawierające zupełnie nową misję, która ma zapewnić inne układy celów, stanowiące taktyczne wyzwanie dla grup uderzeniowych. Zmusza ona bowiem graczy do znacznie bardziej zaciętej bitwy, przypominającej potyczki w ciasnych pomieszczeniach kosmicznego krążownika bądź też w pobliżu stanowiska artylerii wroga. Szybka, a wręcz ekspresowa gra karciana z elementami zgadywania, które łączą się sprytnie z zapamiętywaniem, czyli gra Trio od wydawnictwa Rebel, czeka już na was w sklepach. W tej grze każdy z uczestników ma na ręce kilka kart uszeregowanych od najniższej do najwyższej, a na środku leży zakryty stos. Waszym celem jest odkrycie w jednej turze trzech kart o jednakowej wartości. Kolejna premiera od wydawnictwa Rebel może już nie będzie taka wielka, a raczej kompaktowa, ale dotyczy całkiem znanej serii, bowiem chodzi o kompaktową wersję Azula, czyli Azul Mini. Azul Mini to gra, która w pełni dostosowana jest, jak zapewnia wydawca, do tego, aby zabrać ją ze sobą w podróż. Wszystkie elementy z klasycznej edycji Azula zostały pomniejszone, aby były bardziej poręczne. I możecie to już wszystko sprawdzać, bowiem gra czeka w sklepach. W tę grę, jak informuje wydawnictwo Rebel, można zagrać na wiele różnych sposobów. Pięć z nich opisanych jest w instrukcji jako minigry. I mimo, że są to minigry, to cała seria jest bardzo popularna,
A ta konkretnie z pewnością nie powinna umknąć najmłodszym graczom, bo mowa tutaj o grze Doble Psi Patrol, która czeka już na tych najmłodszych graczy w sklepach. Aby nieco utrudnić zabawę, symbole na kartach bywają odwrócone i miewają różne rozmiary. Same karty natomiast są okrągłe, kolorowe, a każda z nich ma unikalny zestaw symboli związanych z tytułowym Psim Patrolem. Kontynuując zapowiedzi od wydawnictwa Rebel, raczej z tych dużych i mocno wyczekiwanych, mogę poinformować, że rozpoczęła się właśnie przedsprzedaż kontynuacji jednocześnie samodzielnej gry z serii znanych strategicznych planszówek. Tym razem będziemy wcielać się w hodowców trzody i możecie już do swoich kolekcji zamawiać Great Western Trail, Nowa Zelandia. Ta gra jednocześnie stanowi zamknięcie trylogii, zapewniając, o czym z kolei zapewnia wydawca, zupełnie nowe wyzwania i niebawem będziecie mogli się o nich przekonać. Podczas rozgrywki natomiast będziecie musieli dbać o swoje stado i reagować na jego potrzeby, a także skutecznie przetransportować je do punktu załadunku. Czyli jak to zwykle w Great Western Trail, ale tym razem w klimatach z Nowej Zelandii. I skoro już o trzodzie wspomniałam, to pozostając jeszcze u wydawnictwa Rebel, w ramach rozpoczętej w minionym tygodniu przedsprzedaży możecie również zamawiać prostą karcianą grę, w ramach której zapędzacie krowy do obory, ale uwaga, strzeżcie się tych krów, wokół których zgromadziło się dużo much. Gra Mow to prosta i angażująca, jak zapewnia wydawnictwo Rebel, gra karciana. W tej grze będziecie kolejno zagrywać karty do stada znajdującego się na stole. Jeśli nie możecie, bądź też nie chcecie dołożyć kolejnej karty, wszystkie wyłożone krowy trafiają do naszej obory. Sęk w tym, że niektóre z nich zabierają ze sobą muchy. Zwycięzcą zostanie ta osoba, ten gracz, który będzie miał najmniej owadów, kiedy gra dobiegnie końca. A teraz szybkie wieści od wydawnictwa Czacha Games, a właściwie przypomnienie, że do 29 października, czyli do następnej niedzieli, do godziny 22, możecie jeszcze w ramach Late Pledge'a zamawiać sobie trzy tytuły właśnie od tego poznańskiego wydawcy. Jednym z nich jest gra City of the Great Machine wraz z rozszerzeniem i jest to strategiczna gra osadzona w klimacie wiktoriańskiego steampunka. Kolejna planszówka to Nova Itas Renaissance, czyli kooperacyjna, taktyczna gra osadzona w fantastycznym i mrocznym włoskim renesansie i nie odbiegając zbyt daleko od tego klimatu, Duel Legs, czyli dwuosobowa gra pojedynkowa, w której każdy z graczy wciela się w rolę jednego z magów i walczy z tym drugim. A teraz, moi drodzy, możecie nieco przenieść się w czasie, konkretnie do 1492 roku i tam wybrać się na łowy. Jak bardzo klimatyczne? O tym mówiłam nieco więcej, pokazując Wam grę Łowcy, właśnie 1492, a Wy, jeśli przegapiliście kampanię tej gry, i oczywiście mówię o wersji polskiej, to jak informuje twórca, czyli Mateusz Albrecht, właśnie rozpoczął się Late Pledge i możecie swoje egzemplarze tej planszówki zamawiać. Dopowiem i przypomnę tylko, że jest to w pełni kooperacyjna gra, która umożliwia zarówno grę solo, jak również w grupie przyjaciół. Gracze stają się łowcami potworów, którzy uczestniczą w kampanii składającej się z setek kart wydarzeń, dróg i miast oraz tomiku opowieści. Narracja przedstawiona na kartach i w księdze pełna jest zwrotów akcji i trudnych decyzji do podjęcia. W trakcie kampanii gracze wykonują zadania. Każdy z nich zajmuje od 30 do 60 minut na rozegranie. Może odbywać się w dzień lub w nocy w różnych warunkach pogodowych i za każdym razem gracze muszą dobrać odpowiednią taktykę i wyposażenie do aktualnych warunków. Tych z Was, którzy jeszcze łowców nie znają, serdecznie odsyłam do mojego materiału. Link zostawię Wam w opisie poniżej. Tuż przed weekendem rozpoczęła się przedsprzedaż nowości od wydawnictwa Lucky Duck Games, która pozwoli przekuć katastrofę i porażkę w sukces, czyli gra Upadek Imperium. Jest to planszówka o zachowaniu świetności w obliczu klęsk i katastrof. Wasze imperium, które przez wieki wiodło prym, chyli się teraz ku upadkowi. Twój lud nawiedził głód, miasta borykają się z plagą szczurów, a u granic stoją hordy barbarzyńców. Czy w tych trudnych czasach będziecie mądrze władać swoim państwem? Uratuj więc co się da, ale pamiętaj, że mądry władca wie nie tylko jak wygrywać, ale także jak przegrywać. I co najważniejsze, wie jak przekuć katastrofę w sukces. Jeśli więc chcecie sprawdzić to na własnych stołach, to gra w ramach przedsprzedaży do zamówienia od Lucky Duck Games.
seria kieszonkowych łamigłówek, czyli nowość, którą możecie w ramach przedsprzedaży zamawiać od wydawnictwa Lucky Duck Games i możecie ją zamawiać w zestawie, bądź też rozbijając na poszczególne pudełka. Mówię tutaj o grze Puzzle Legendy. Przedstawia historię owych legend, postaci w zupełnie nowy sposób, jak zapewnia wydawca. Rozwijając coraz trudniejsze zagadki, będziecie więc zapoznawać się właśnie z legendarnymi postaciami. Zadania w tych grach polegają na układaniu kart zgodnie z podanymi regułami logicznymi. Po prawidłowym rozwiązaniu zadania gracz otrzymuje przedmiot znajdujący się po drugiej stronie karty, który przyda się w kolejnych wyzwaniach. Dodatkowo warto wiedzieć, iż fabuła rozwija się wraz z kolejnymi zagadkami, co sprawia, że zabawa jest jeszcze bardziej angażująca. Jedna planszówka i trzy rondle, a konkretnie mechanizm z trzema rondlami, już dostępny na sklepowych półkach od wydawnictwa Lucrum Games i mówię tu oczywiście o polskiej wersji gry Sabika. W tej grze będziemy wcielać się w jednego ze szlachciców Nasrid, którzy przyczynili się do budowy wież, ogrodów i pałaców Alhambry. A zatem Sabika to planszówka, która wdraża nowy mechanizm, który integruje trzy powiązane ze sobą rondle. Każdy rondel koncentruje się na innym scenariuszu. Jeden na budowie wspomnianej Alhambry, drugi na rzeźbieniu wierszy w jej salach, a trzeci na eksporcie towarów wzdłuż szlaków handlowych. Wszystko to rozgrywa się na przestrzeni 5 rund, czyli 5 R, a na koniec 5 rundy zwycięża gracz, który zgromadził oczywiście najwięcej punktów zwycięstwa. Jeśli nie wiecie, w jaki sposób możecie zyskać wpływy w angielskiej elicie, to podpowie Wam wydawnictwo Lucrum Games. Już 24 października rozpoczyna się bowiem przedsprzedaż ich gry Obsesje, w ramach której będziecie zarządzać swoimi posiadłościami, będziecie organizować ekskluzywne wydarzenia towarzyskie i właśnie dzięki temu zyskacie owe wpływy w elicie. Wszystko to ma potrwać 16 do 20 rund, podczas których gracze będą dobierać karty przedstawiające pomieszczenia Waszego domu, organizując wydarzenia takie jak polowania, takie jak koncerty oraz pozyskując potrzebny do tego personel. Podczas gry toczą się także zaloty o rękę najbardziej pożądanego młodego dżentelmena i damy w hrabstwie, co wymaga spełnienia określonych celów, odnowy i reputacji. Gracz, który najlepiej spełni te cele, zdobywając jednocześnie punkty zwycięstwa, wygra serce zamożnej sympatii, a także całą grę. I na koniec wiadomości od wydawnictwa Lucrum Games. Mam coś na osłodę. Otóż jak informuje ten wydawca, pod koniec tygodnia na magazyny wydawnictwa Lucrum Games ma trafić do druk takich tytułów jak, uwaga, teraz będzie głośno, Brzdęk nie drażni smoka, Brzdęk wesoła kompania, Brzdęk mokra robota, Brzdęk ekspedycje po złoto i pajęczyny, a także podstawowa gra wojownicy pod ziemi oraz pingwin na lodzie. A więc nikt już nie pozostanie na lodzie, bowiem wszystkie te gry do końca października powinny z powrotem wrócić na sklepowe półki. W najnowszym komiksie paragrafowym od wydawnictwa Fox Games, którego przedsprzedaż właśnie się rozpoczęła, a mówię tutaj o komiksie Sherlock Holmes, Cienie nad Londynem, wcielacie się oczywiście w tego słynnego detektywa, a także w niezastąpionego doktora Watsona i podczas rozgrywki otwieracie mapę miasta, poszukujecie tropów, przesłuchujecie świadków i zdajecie się na swój zmysł dedukcji, by rozwiązać 3 mroczne śledztwa. W ramach drugiej nowości od wydawnictwa Fox Games, którą w ramach przedsprzedaży możecie już zamawiać, czyli komiksu paragrafowego Obsydian, przeniesiecie się do czasów średniowiecznych, na średniowieczne gościńce, a także pola bitew. Wcielicie się w rolę kapitana oddziału najemników i sprawdzicie swój zmysł strategiczny. Czy poprowadzicie swoje wojska do zwycięstwa? O tym będziecie mogli przekonać się już 8 listopada, kiedy to ta gra ma mieć swoją premierę. Jeżeli wspieraliście kampanię kooperacyjnej, narracyjnej, przygodowej gry dla od 1 do 4 graczy od wydawnictwa Portal Games, czyli gry Torgal w wersji planszowej oczywiście, to z pewnością zainteresuje Was najnowsza aktualizacja właśnie od śląskiego wydawcy, który to poinformował, że otrzymał próbny wydruk tej gry. Jest on teraz sprawdzany pod kątem ewentualnych błędów, ale jeśli ich wydawca się nie doszuka, to ruszy produkcja Torgala. Przypomnę Wam tylko, że sama gra składa się z 7 samodzielnych scenariuszy,
Rozgrywanie każdego scenariusza ma zająć od 90 do 120 minut i scenariusze mogą być rozgrywane wielokrotnie przy różnych konfiguracjach. Jeśli lubicie zombiaki, to z pewnością nie możecie przeoczyć najnowszej premiery od wydawnictwa Portal Games, czyli niezwykłej, jak zapewnia wydawca, odsłony z serii Zombicide. Tym razem chodzi o Marvel Zombies Rewolucja Bohaterów, czyli kooperacyjną grę dla od 1 do 4 graczy, w której to wcielacie się w ostatnich ocalałych superbohaterów, którzy to z kolei walczą z zombie bohaterami i całymi hordami zombie, które to kontrolowane są przez mechanikę gry. Celem graczy jest wypełnienie wyznaczonych przez misję zadań, pokonanie wrogów i ratowanie postronnych, którzy jak to zwykle znaleźli się w niebezpieczeństwie, czyli w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Nie zapominajcie jednak, że im silniejsi będą bohaterowie, tym więcej zombie pojawi się, aby ich dopaść i pożreć. A teraz szybka informacja od wydawnictwa Portal Games dla wszystkich fanów podwodnych miast, a więc już możecie się wynurzyć, bowiem na sklepowe półki powrócił dodatek Nowe Odkrycia właśnie do tej planszówki. Przypomnę Wam tylko, że zawiera on 8 trójwarstwowych planszetek graczy, w tym 4 zupełnie nowe planszetki, które oferują nowe warianty rozgrywki oraz 10 zielonych metropolii z unikatowymi premiami. Kolejna informacja od śląskiego wydawnictwa Portal Games z całą pewnością zatrzyma teraz wszystkich fanów gry Root. Otóż, moi drodzy, jak informuje śląski wydawca, właśnie zaakceptowano e-proofy dodatku Maruderzy, a to oznacza, że to rozszerzenie już ruszyło do produkcji. Przypomnę Wam tylko, że premiera tego dodatku przewidziana jest jeszcze na ten rok, a dopowiem, że rozszerzenie zawiera 4 zaciężnych, którzy mają ożywić rozgrywkę i zapewnić nowe strategie dla wszystkich frakcji, karty przygotowania zaawansowanego i setki nowych konfiguracji rozgrywek, a także 2 nowe frakcje. Kolejna aktualizacja od wydawnictwa Portal Games też poniekąd związana jest z wodą, a konkretnie chodzi o rozszerzenie do gry Ark Nova, czyli Wodny Świat. Jak informuje wydawca, właśnie nakład tego rozszerzenia został załadowany do kontenera i lada chwila ma wyruszyć do Polski. Jak przypomina śląski wydawca, to rozszerzenie wraz z morskimi gatunkami ma wnosić do rozgrywki moc nowych elementów. Nowe wodne wybiegi, które muszą znajdować się w sąsiedztwie wody oczywiście, zdolności mieszkańców raf odpalane przy każdym dołączeniu kolejnego tego typu zwierzęcia i 4 uniwersytet, a także asymetryczne karty akcji dobierane przed każdą grą. Sam dodatek, jak chwali się wydawca, ma ukazać się u nas w Polsce niemalże równolegle z jego światową premierą. W tej planszowej grze będziecie musieli wspólnie pracować, aby oczyścić stosy żetonów, zanim upłynie czas. A czas premiery gry Stranger Things po drugiej stronie od wydawnictwa Portal Games to 26 października. Gdybyście chcieli nieco wcześniej zobaczyć, jak ta planszówka się prezentuje, to serdecznie odsyłam Was do galerii, którą przygotowała dla Was Angelika na naszej facebookowej stronie Board News. Natomiast ja tylko przypomnę Wam, że w Stranger Things po drugiej stronie wcielicie się w rolę dzieci z miasteczka Hawkins, którzy próbują powstrzymać operacyjne jednostki z tajnego laboratorium, aby stawić czoła złu z tytułowego Upside Down. Jeśli chodzi o nowości od wydawnictwa Phalanx, to od minionego tygodnia czekają na Was w sklepach ekspedycje, moi drodzy. Jeśli wszystko u mnie pójdzie zgodnie z planem, to w najbliższym tygodniu o tej rywalizacyjnej planszówce nieco więcej Wam z przyjemnością opowiem. Natomiast ekspedycje to gra o eksploracji, która oparta jest na mechanice zagrywania kart i budowania silniczka pozwalającego graczom tworzyć potężne kombinacje. W ramach rozgrywki będziecie aktywować karty, aby zyskać siłę, przebiegłość oraz unikatowe zdolności robotników. Podróżując na pokładzie swojego mecha, odkrywacie nieznane, zdobywacie nowe zasoby, a także karty. Ponadto możecie ulepszać swoją machinę z pomocą robotników, przedmiotów, meteorytów, a także zadań. Tuscano, Kariba, Bandido czy Bandida to tylko kilka z tytułów z serii Helvetica, która to czeka już na Was na sklepowych półkach, a wszystko to od wydawnictwa UV Games. I tak, żeby Wam nieco naświetlić, 2 słowa powiem więcej o grze Bandida. To kooperacyjna gra, w której wszyscy
wygrywacie bądź też przegrywacie, jak to zwykle w kooperacji. Dokładacie więc swoje karty tak, aby zablokować wszystkie tunele, odcinając drogę ucieczki bandidzie z więzienia. Korzystajcie więc z narzędzi, komunikujcie się i razem ustalcie najlepszą strategię. Hejże, tu... No nie Michał, słuchajcie, broda mi nie urośnie, włosy dłuższe również nie, więc w planszowego wikinga się nie wcielę, ale trochę dzisiaj Michała spróbuję zastąpić. Taka malutka namiastka, abyście nie przeoczyli niektórych kickstarterowych i gamefundowych kampanii, a zatem do dzieła. Moi drodzy, w minionym tygodniu rozpoczęła się na platformie GameFound kampania między innymi polskiej wersji językowej, ale także wersji czeskiej, włoskiej, hiszpańskiej, francuskiej, niemieckiej i angielskiej gry Wiedźmin Ścieżka Przeznaczenia od wydawnictwa Go On Board. Gra oczywiście ufundowała się w dosłownie parę minut, odblokowują się kolejne stretch goale i dodatkowa zawartość. Jeśli jesteście ciekawi, zostawię Wam linka w opisie poniżej, abyście mogli zerknąć do tego projektu, a jak jesteście ciekawi mojej opinii, to serdecznie zapraszam na swoją recenzję i również linka do niej szukajcie w opisie poniżej. Jeżeli jesteście fanami serii Zachodniego Królestwa, to być może zainteresuje Was trwająca jeszcze kampania crowdfundingowa nowej gry Shema Phillipsa, czyli Ezra i Nehemiach. Jeszcze przez najbliższe, niecałe już wprawdzie, ale 2 tygodnie możecie do tej zbiórki dołączać i jak zawsze link dla wygody zostawię Wam w opisie. Planowana wysyłka gier z właśnie tej kampanii wspieraczkowej oszacowana jest na sierpień 2024 roku, a więc nie trzeba będzie aż tak długo czekać. I na koniec jeszcze nowin kickstarterowo-gamefoundowych, troszkę tłumacząc nieobecność Michała, który to zajął się swoją kampanią, swoją i Przemka Fornala, bowiem zmajstrowali chłopaki razem grę z rodzaju Roll and Write, której właśnie kampania na Kickstarterze sobie trwa i mówię tutaj o Villagers of the Oak Dell, czyli wykreślance, w której będziecie rozwijać nowe wioski poprzez budowę dróg i struktur, zwiększając populację oraz zdobywając cenne surowce, a także rywalizując o stworzenie najwspanialszej osady. Szczegóły i link do kampanii zostawiam Wam w opisie poniżej i jak to zwykł mawiać nasz planszowy wiking, do następnego, tylko już w następną niedzielę będzie stał tutaj Michał. Dzisiejszy dział wydarzeń rozpocznę tak naprawdę od pewnego ogłoszenia, które związane jest z wydarzeniem, czyli Alegramy, które to przypomnę Wam będzie odbywało się w Amber Expo w Gdańsku 18 i 19 listopada, czyli już za niecały miesiąc. Otóż wydawnictwo Czacha Games informuje, że właśnie na Alegramy ogłosi swoje plany wydawnicze na 2024 rok, a więc warto się wybrać, jeśli chcecie się dowiedzieć, jakie nowe planszówki ukażą się za sprawą poznańskiego wydawcy w przyszłym roku. Gdybyście nie mieli planów na następną niedzielę, oczywiście zaraz po tym, jak obejrzycie Board News, to moi drodzy, 29 października od 12.30 do 19.00 możecie wybrać się do Bydgoszczy w ramach 22, a raczej 22 edycji Bydgoskiej Strefy Gier Bez Prądu. W Młynach Rodgera właśnie w Bydgoszczy będzie odbywać się to wydarzenie, w trakcie którego będziecie mogli zapoznać się z tłumaczeniem zasad, wziąć udział w turniejach, spróbować swoich sił w przygodach podczas sesji RPG, wziąć udział w lidze Kaskadia od Lucky Duck Games, a także skorzystać z wypożyczalni Pegas, gdzie dostępne będą zarówno tytuły dla zaawansowanych graczy, jak i rodzinne. Ponadto planowane są również balony kawa oraz urodzinowe ciasto, a więc zapowiada się nie tylko obficie, ale też słodko. Na ogromnej przestrzeni boiska o wymiarach 30 na 60 metrów w Bielsko-Białej, moi drodzy, już od 3 do 5 listopada będziecie mogli między innymi zagrać w planszówki. Mówię tutaj o planszówkach pod Szyndzielnią i uwaga, bilety online możecie już sobie kupować. Jeśli jesteście zainteresowani tym wydarzeniem, to stosowny link zostawiam Wam w opisie poniżej, a dopowiem tylko, że czekać na Was będą liczne, jak zapewnia organizator, stoiska z nowymi i klasycznymi grami, akcesoriami, a także stoiska wydawnicze, strefa gastronomiczna, aby nikt nie zgłodniał, a także mnóstwo atrakcji dla dzieci, początkujących graczy, geeków i bardziej doświadczonych. Nie zabraknie także turniej i konkursów.
Wszak nie mogę zakończyć niedzielnego odcinka Board News bez specjalnie przygotowanej dla Was oferty od partnerskiego sklepu z planszówkami i tradycyjnie pozwólcie, że zacznę od oferty, jaką przygotowała Księgralnia. Jeśli więc macie ochotę powiększyć Wasze planszowe kolekcje, to odsyłam do opisu, tam jak zawsze zostawiam Wam link do tej oferty, być może skorzystacie. Ale planszówki to nasz kolejny partnerski sklep, który stara się prawie każdą niedzielę przygotowywać dla Was jakąś fajną, specjalną ofertę. Jeśli ta Wam się podoba, to zapraszam Was do opisu, gdzie znajdziecie szczegóły, a także link, który odeślę Was już bezpośrednio do sklepu. Na tym kończę to wydanie Board News. To tyle z mojej strony na dzisiaj. Moi drodzy, za tydzień Michał się już pojawi, ale mam nadzieję, że dzisiaj go godnie zastąpiłam. Dzięki serdeczne. Jeśli macie ochotę zostawić kciuki w górę, to super. Jak macie jeszcze moment, to chętnie poczytam Wasze komentarze. No i mam nadzieję, że widzimy się w tygodniu w materiałach i oczywiście w następną niedzielę. Tymczasem miłej niedzieli. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Cześć.